Coś mi transmisja dzisiaj szwankuje. Przed chwilą prowadziłam. Przed chwilą prowadziłam, słuchajcie, live, ale nic nie widać było, chyba nic nie było słychać. Więc jeszcze raz, kochane, kto jest na żywo, dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Coś mi Bo, o transmisja dobra, dzisiaj. tutaj już działa. Wiecie co? Ja mam tak, że jak dotykam jakiegoś tematu, to zaraz zaczynam go doświadczać w swoim życiu, i to jest niewiarygodne, że dzisiaj mówię o tym, żeby wznosić się ponad swój własny sufit finansowy, i dzieją się takie turbulencje. I często tak jest, że właśnie ja czegoś dotykam, i zaraz to się, ja o czymś mówię, i zaraz to się pojawia u mnie. Więc chyba potrzebuję oczyścić jakąś przestrzeń, ale chyba już jest wszystko w porządku. Dajcie znać. A, słyszycie, wspaniale, słuchajcie, bo to była jakaś znowu jakiś niepotrzebny stres. Dobra, teraz słychać, bardzo się cieszę. Więc słuchajcie, dzień dobry, mamy poniedziałek. Dzień dobry, jak się czujecie? Jak wasz tydzień minął? Już mentalnie jesteście w weekendzie, czy jeszcze pracujecie? Niektóre z nas mają taką pracę i tak sobie ustawiają wszystko. Wszystko, że pracują też w weekendy, a w ciągu tygodnia mają inne zajęcia. Dla osób, które będą widziały mnie pierwszy raz, ja nazywam się Justyna Kwiatkowska i pomagam pasją biznesmenkom, ale nie tylko, osobom, które dopiero myślą o własnym też biznesie, wznosić się ponad własny sufit finansowy. Pomagam im generować coraz wyższe dochody bez poczucia wstydu. I co tydzień na moim fanpage'u właśnie prowadzę live'y. Dzisiaj 8. odcinek już, słuchajcie, więc 8 tygodni wspólnego spotykania się. I jeszcze też dla osób, które chciałyby mi zgłosić jakieś tematy, to ja zawsze na mojej grupie Zadbana Finansowo, otwarta grupa dla kobiet, pytam, o czym mam powiedzieć w kolejnym odcinku. Przywitajcie się w komentarzach. Bardzo miło mi, że jesteście w ten piątkowy poranek ze mną. Już w sumie takie trochę przedpołudnie. I dajcie znać od razu, czy to wasze pierwsze spotkanie z terminem sufitu finansowego, czy już właśnie z tym terminem się spotkałyście. Czym jest tak naprawdę sufit finansowy? Ja zaraz o tym powiem. Bo dzisiejszy temat podzieliłam, słuchajcie, na minimum dwa odcinki. Będą dwa odcinki z tego samego tematu, bo ten temat jest bardzo obszerny. I ja sobie pomyślałam właśnie, że idea tych spotkań cotygodniowych jest taka, żeby was nie przegadać, żeby wam przekazać esencję. I chcę, żeby te live'y nie trwały jakoś super długo, tylko żeby właśnie tę esencję wam przekazać, dać wam do myślenia na weekend, żebyście mogły przemyśleć, obliczyć, odpowiedzieć sobie na pytania. I każdą właśnie tą sesję, ten odcinek kończę taką jedną poradą bądź jednym pytaniem, który ma wam pomóc w tym przypadku. W tym tygodniu i w kolejnym wznieść się ponad swój własny sufit finansowy. Więc dajcie znać, czy już spotkałyście się z tym terminem, czy dotykałyście już tematu sufitu finansowego. Hej, hej, miło was widzieć. Cześć Kasia, cześć Kasia. Bo czym jest sufit finansowy, słuchajcie? Ja sobie zapisałam na dzisiaj, żeby też trochę w takiej formie metaforycznej wam o tym opowiedzieć, bo generalnie sufit finansowy jest to określona kwota pieniędzy, tak, jest to określona kwota pieniędzy, która stanowi pewną barierę psychologiczną dla nas do przejścia. Czyli mamy pewną kwotę, za którą trudno nam przejść. I tak metaforycznie to ujmując, to tak sobie pomyślałam, do czego to porównać, żeby to było bardziej obrazowe, żebyście mogły to poczuć. I sobie pomyślałam o takiej sytuacji, żeby przypomnijcie sobie sytuację, że ktoś was łaskotał. Tak? Łaskotał. I ktoś was łaskotał i na początku to było śmieszne, ha, ha, ha. Bardzo się śmiejemy.
I w pewnym momencie te łaskotki zaczynają być tak mocne, znaczy nawet ten dotyk się nie zmienia, ale tak jakbyśmy zaczęły dostrzegać, że te łaskotki już nie sprawiają nam przyjemności, a zaczynamy czuć dyskomfort. Czyli z tego śmiechu, z tego niepohamowanego śmiechu, tak? Bo łaskotki to prowadzą do takiego niepohamowanego śmiechu, ale w pewnym momencie my czujemy, że mamy nadmiar już tego i wchodzimy w strefę dyskomfortu, już nie chcemy tego. Miałyście kiedyś taką sytuację? To zazwyczaj w dzieciństwie, tak? Nie wiem, dorośli ludzie też się łaskoczą, partnerzy i tak dalej, ale czy doświadczyłyście czegoś takiego, że miałyście pozytywne emocje, ale w momencie nadmiaru tych emocji, nadmiaru tych rzeczy, czujecie dyskomfort. Dajcie znać. To może być inny przykład. To może być, słuchajcie, śmiech. Ktoś was na przykład rozśmieszył. Nie łaskoczę was, ale was rozśmieszył. Jakaś jest rozmowa, gdzieś jesteście i się śmiejecie, 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 ale w pewnym momencie już po prostu aż nie możecie złapać powietrza. Już to się nie dzieje, nie bierze, nie robi z tego coś fajnego, tak? Tylko po prostu sprawia, zaczyna wam to sprawiać trudność, ta siedzenie w tej emocji pozytywnej na początku, która daje nam endorfiny, daje nam dobre samopoczucie, ale tak jakby nadmiar sprawiał, że czujemy dyskomfort. Inna metafora, która też mi przyszła do głowy, to jest tak jak balon. Ale koniecznie dajcie mi znać, czy miałyście taką sytuację, że byłyście w pozytywnych emocjach, coś miałyście fajnego, ale nadmiar tych emocji zaczynał wam sprawiać dyskomfort. Duży dyskomfort i mówiłyście: stop, nie, ja już więcej nie chcę. Inna metafora, o której mówiłam przed chwilą, to balon. Słuchajcie, sufit finansowy jako balon. Jak weźmiemy balon do ręki i zaczynamy go pompować, dmuchać w niego powietrze, to balon ma określoną powierzchnię, określoną ilość powietrza. I w pewnym momencie dmuchamy, dmuchamy, dmuchamy. I co się stanie, jak za dużo tego balonu nadmuchamy? On pęknie. Przestanie istnieć. O tyle trochę znalazłam te metafory z emocjami, z tym rozśmieszaniem i z tym łaskotaniem, ponieważ no, sufitem finansowym to nie jest tak, że on pęknie i przestanie istnieć, tak, że albo my nie pękniemy pod wpływem sufitu finansowego, tylko jesteśmy w stanie się go ponad niego wznieść, tak jakbyśmy wzięły po prostu większy balon. Więc sufit finansowy jest taką naszą wewnętrzną przestrzenią na przyjmowanie pieniędzy. Przyjmuje pewną ilość pieniędzy do swojego życia, a potem właśnie zaczynamy dotykać sufitu finansowego, tej naszej wewnętrznej bariery finansowej i robi się z tego nadmiar. My to postrzegamy na poziomie mentalnym, że mamy nadmiar. I po prostu trach. Dość, jest to dla mnie dyskomfort, nie chcę więcej. Mówię często wprost, ja już nie chcę więcej. Koniec, stop. I tym właśnie może się objawiać, na tym polega sufit finansowy. Na tym polega nasza przestrzeń wewnętrzna finansowa na przyjmowanie pieniędzy. Że ma, jest określona ilość, każda z nas ma inną barierę wewnętrzną ustawioną i w pewnym momencie po prostu jest stop. Kinia pisze, że często tak jest. Czyli to jest tak, że jak racjonalnie myśląc o zarobkach chcemy tyle i tyle, a mimo to istnieje sufit nieświadomie. Tak, to jest na poziomie nieświadomym. To jest psychologiczna wewnętrzna bariera na poziomie nieświadomym. Pomimo tego, że my świadomie chciałybyśmy więcej, to istnieje wewnętrzna na poziomie nieświadomym właśnie bariera, która sprawia, że jest nadmiar dla nas wewnętrzny i po prostu to stopujemy. I jak to się objawia w rzeczywistości? Jak myślimy o suficie finansowym, to co możemy wziąć pod uwagę? Tak naprawdę wszystko, słuchajcie, bo tak, możemy wziąć pod uwagę przy suficie finansowym poziom naszych przychodów.
Czyli patrzymy, ile zarabiamy każdego miesiąca, patrzymy na nasze przychody przez ostatni jakiś odcinek czasu i sprawdzamy, czy te wszystkie przychody oscylują na jakimś konkretnym poziomie, czy my je przekraczamy, bo jeszcze za chwilę o tym, jak przekraczamy, ale możemy mierzyć sufit finansowy za pomocą właśnie przychodów, jakie generujemy, za pomocą liczby klientów. Dla niektóre z nas będą miały też pewną powierzchnię, pojemność na określoną liczbę klientów, a więcej nie będą przyjmować. I pomimo tego, że budowałyśmy odpowiednie narzędzia, to i tak więcej klientów jakby wewnętrznie nie pomieścimy. Będziemy miały wrażenie, że po prostu nie damy rady, albo myślimy sobie, że damy radę, ale i tak dana liczba klientów do nas wciąż się zgłasza na konsultacje, na coaching, na sesje, do gabinetu i tak dalej. To może się też objawiać, możecie sprawdzać przy liczbie subskrybentów. Te, które z Was piszą newsletter, to mogą mieć coś takiego, że nie mogą przebić konkretnej liczby subskrybentów, że zatrzymuje się licznik na poziomie do na przykład 2-3 tysięcy, często to jest jakoś 2 z osobami, z którymi ja rozmawiam, czyli nie mogą przebić jakby poziomu 2 tysięcy. Zazwyczaj się zatrzymuje i potem niektórzy się wypisują, niektórzy przychodzą, ale cały czas to oscyluje wobec bardzo konkretnej liczby osób, tak? Poziom ceny kontraktu. Jeżeli wśród Was są osoby, które świadczą usługi dla na przykład dużych firm, to cały czas Wasze kontrakty mogą oscylować wokół konkretnych kwot, tak? Inny przykład, czy cena sesji coachingowej, czy cena indywidualnej konsultacji, że na tym poziomie, jak macie ustawioną, jesteście w stanie zapraszać ludzi i oni przyjmują Wasze zaproszenie, ale jak dajecie wyższą cenę, to nie jesteście w stanie zaprosić za tę cenę więcej osób. Tak więc każda dana liczbowa może świadczyć o pewnym suficie finansowym, który sobie stawiamy na poziomie nieświadomym, bo możemy sobie też budować na poziomie świadomym biznes w oparciu o sufit finansowy i są takie modele, kiedy mamy ograniczoną liczbę klientów, to jest skorelowane z czasem naszej pracy, ale i tutaj możemy sobie obliczyć, że po prostu w ciągu miesiąca jestem w stanie obsłużyć tylu i tylu klientów i ani jednego więcej, bo przestanę jeść, spać i tak dalej, więc to jest taki sufit finansowy, który my budujemy przez model finansowy, ale ja dzisiaj bardziej chcę się skupić w tym, co mówię, na tych właśnie psychologicznych barierach, na poziomie nieświadomym, bo to, jaki my model budujemy biznesowy, ile klientów jesteśmy w stanie obsłużyć, to też jest wynikiem naszego wewnętrznej bariery psychologicznej, jeśli chodzi o finanse. I teraz tak, jakie objawy możesz czuć, kiedy właśnie zwiększysz swój sufit finansowy, nie przepracujesz go, nie powiększysz swojej wewnętrznej przestrzeni na przyjmowanie pieniędzy, tylko po prostu zdarzy Ci się tak, że na przykład jednego miesiąca nagle zaczęłaś zarabiać więcej, albo dwoiłaś się, troiłaś i w końcu wynegocjowałaś wyższy kontrakt. Zdobyłaś klienta na wyższą stawkę za sesję, tak? Czy na przykład osiągnęłaś, przeskoczyłaś ten pułap liczby subskrybentów i masz o wiele więcej subskrybentów niż do tej pory, przeskoczyłaś swój poziom sufitu finansowego. Jeżeli mamy go nieprzepracowanego i w ogóle to jest taka pierwsza faza często wznoszenia się ponad sufit finansowy, że zaczynają się w naszym życiu zdarzać turbulencje. To tak jak lecimy samolotem i wchodzimy w pewne obszary, gdzie są różne trzęsienia, tak? I jeżeli przekraczamy swój sufit finansowy, a nie mamy go jakby przekroczonego, przepracowanego, to na przykład możesz zauważyć, że na przykład popsuje Ci się komputer. Albo zdarzają Ci się nagle nieplanowane wydatki. Tak? Zaczynają działać jakby
stereotypowo mówiąc, siły wyższe, które sprawiają, że musisz oddać część pieniędzy. Tak? Czyli pomimo tego, że przeskoczyłaś, wzniosłaś się ponad swój sufit finansowy i tutaj się cieszysz, wow, 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 to z drugiej strony zaczynają cię spotykać sytuacje, które sprawiają, że znowu wracasz do danego poziomu sufitu finansowego. Znowu wracasz do swojej powierzchni na przyjmowanie pieniędzy od innych, która nie sprawia ci dyskomfortu. Czyli tak jakby ten dyskomfort wyjścia wyżej sprawiał, że po prostu zaczynasz oddawać, zaczynasz tracić po to, żeby znowu wrócić do swojego bezpiecznego poziomu przyjmowania pieniędzy, do swojej przestrzeni, której ty czujesz się bezpiecznie, bo ta przestrzeń na przyjmowanie pieniędzy sprawia ci taki poziom bezpieczeństwa. Jak wychodzimy wyżej, to zaczyna właśnie coś się dziać, coś drgać, coś się dzieje w naszej rzeczywistości i my zaczynamy automatycznie pozbywać się pieniędzy. I to nie robimy tego nie robimy tego świadomie. My nie chcemy tego często, prawda? Ale to się dzieje na poziomie nieświadomym, że właśnie musimy coś komuś zapłacić, komuś oddać pieniądze, coś się zepsuje, musimy gdzieś zainwestować, ktoś gdzieś się przypomniał z dawien dawna i musimy jakieś pieniądze zwrócić. Więc takie rzeczy się dzieją i to jest bardzo zauważalne na kręgach, comiesięcznych kręgach w programie Zadbana Finansowo, które prowadzę i na przykład dziewczyny zaczynają powiadać, że nagle zaczynają się u nich dziać różne niestworzone historie, tak jakby pieniądze od nich odpływały. I to jest zawsze moja pierwsza myśl, ale czy czasem nie przekroczyłaś sufitu finansowego? No i okazuje się, że często właśnie tak jest, że przekroczyłam poziom swoich dochodów i zaczyna się cała historia z odpływem pieniędzy, z powrotem do bezpiecznej strefy finansowego sufitu, finansowej pojemności wewnętrznej. Tak? To tak jak z tymi łaskotkami. Mam dość, więc już nie chcę i chcę się poczuć bezpiecznie, chcę się poczuć komfortowo. Więc automatyczny powrót, mówienie stop pieniądzom, mówienie stop przychodom albo po prostu pozbywanie się, żeby wrócić do swojego spokoju, do swojej strefy, gdzie się dobrze czuję. Tak działa właśnie sufit finansowy jako nieświadoma, psychologiczna bariera związana z przyjmowaniem pieniędzy z określoną kwotą. I słuchajcie, za tydzień będę Wam chciała przedstawić ćwiczenie, czy jakąś radę, jeszcze nie wiem, bo jest dużo, dużo różnych form na to, co zrobić, kiedy znam już kwotę swojego finansowego sufitu i co zrobić, żeby przepracować to na tym poziomie teraz obecnym, jaki macie, bo te sufity są, wiecie, coraz wyższe. Ja jak przekroczę swój sufit finansowy, to moja przestrzeń na pojemność na przyjmowanie pieniędzy się zwiększy, przejdę te turbulencje, ale za chwilę znowu mogę dotknąć kolejnej bariery, kolejnej ściany sufitu finansowego, bo mogę za jednym razem po prostu nie przepracować tego, żeby była całkowita obfitość i nieograniczenie, tylko po prostu buduję sobie kolejne wyzwania. I to jest takie działanie krok po kroku. Krok pierwszy do zmiany to sobie uświadomić swój sufit finansowy, określić go. I dzisiaj chcę Wam zwrócić na to uwagę, żebyście przez dzisiaj, przez następny weekend przygotowały się na kolejny live, na kolejny, żebyście znały swoją kwotę sufitu finansowego, wyrażoną w kwocie wynagrodzenia, wyrażonej w kwocie przychodów, w liczbie klientów, w liczbie subskrybentów, cokolwiek, żebyście znały tę kwotę.
I za tydzień się tym zajmiemy, bo jak zacznę o tym rozmawiać, to z naszego live'a wyjdzie godzinne spotkanie, a nie taka jest idea tych live'ów. Więc za tydzień zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie dalej będę rozmawiała z Wami o suficie finansowym i o tym, jak się wznieść ponad niego. Ale żeby to zrobić, dzisiaj potrzebowałam Wam powiedzieć, żebyście zrozumiały, czym jest sufit finansowy i żebyście mogły sprawdzić, uświadomić sobie swój własny sufit finansowy, bo to jest pierwszy krok do zmiany. Świadomość tego, żebyśmy mogły nazwać to, przed czym stoicie, żebyście wiedziały, ile to konkretnie jest. Więc zajrzyjcie do swojej historii przychodów, sprawdźcie swoje stawki za konsultacje, to zależy wszystko, jaki biznes macie, tak? Sprawdźcie sobie to wszystko. To, co powiedziałam na początku, czym on się objawia, czy to jest poziom przychodów, liczba klientów, liczba subskrybentów, poziom kontraktu, cena za daną usługę, sprawdźcie sobie ten swój poziom i z tym poziomem przyjdźcie za tydzień na nasze kolejne spotkanie. I ja będę chętnie kontynuowała temat. Jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek i moje przedstawienie sufitu finansowego? Czy dałam Wam do myślenia, bo to jest jedna z moich celi, dać Wam do myślenia, żeby ta Wasza samoświadomość finansowa się zwiększyła. Jak to zmienić, Danuta? Zmianą zajmiemy się za tydzień. Pierwszy krok do zmiany to jest świadomość, więc określ to dokładnie, jak to wygląda. Nie widzę pytań. Dziękuję za serduszka. Bardzo mi miło, uwielbiam dostawać serduszka. Więc cieszę się, słuchajcie, na to spotkanie. Za tydzień się spotykamy znowu. Dalej będziemy rozmawiać o suficie finansowym. A na dzisiaj określ swój indywidualny sufit finansowy. Jak to u Ciebie wygląda? Bo ten poziom sufitów finansowych przy dochodach może sięgać 5 tysięcy, 10, 15, 20, 50. Każda z nas będzie miała inny. Więc jeszcze raz dziękuję za te serduszka i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa, cześć. Proszę.